Wabank to polski film kryminalny w reżyserii Juliusza Machulskiego, który zadebiutował w 1981 roku. Opowiada on historię Kasiarza Quinto, który po wyjściu z więzienia pragnie zemścić się na Kramerze, przez którego trafił do więzienia. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam ciekawostki i inne ciekawe fakty związane z tą produkcją. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. A teraz przechodzimy do ciekawostek. Juliusz Machulski zamierzał obsadzić w roli Duńczyka Andrzeja Łapickiego. Pomysł ten odradził mu Jerzy Kawalerowicz, który uważał, że obsadzenie w głównych rolach dwóch dystyngowanych panów nie byłoby korzystne dla filmu. Ostatecznie postać Duńczyka zagrał Witold Pyrkosz. Juliusz Machulski chciał, żeby film wyreżyserował Janusz Majewski. Ten odmówił, gdyż był w tym czasie już zajęty innym projektem. Film został nakręcony na planach znajdujących się w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Łęczycy i Warszawie. Inspiracją do postaci Quinty był Stanisław Cichocki, o pseudonimie Szpicbródka, kasiarz żyjący w dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie. Stosował on małą blaszkę do neutralizowania systemów alarmowych, co również znalazło się w filmie. Wabank odniósł sukces komercyjny do 1982 roku, gromadząc w kinach ponad 1 400 000 widzów. Film zebrał jednak zróżnicowane recenzje. Jerzy Płażewski doceniał Wabank za pomysłowość oraz umiejętność w łączeniu kina autorskiego z komercyjnym. W zamyśle reżysera Wabank miał być filmem wyłącznie kryminalnym, a nie też komedią. Jak mówi sam reżyser, humorystyczny wydźwięk produkcji wyszedł mu całkowicie przypadkowo. Pod koniec filmu, gdy Kramer z komisarzem Przygodą zajeżdżają pod dom Natalii, w tle widać samochód współczesny czasem kręcenia filmu, który jest przykryty plandeką. Wstępnie zakładano inny tytuł filmu. Miał on nazywać się po prostu Quinto od nazwiska głównego bohatera. Zmianę nazwy na Wabank zaproponował Jerzy Hoffman. Otrzymaliśmy dwa filmy z tej serii, jednak Machulski miał pomysł na trzeci film. Miał się rozgrywać w czasach II wojny światowej, a głównym celem miało być zdobycie listy agentów Gestapo. Kolorowe przewody i oporniki, które można dostrzec w jednej ze scen, nie istniały jeszcze w tamtych czasach. Która scena z filmu była Waszą ulubioną? Dajcie znać w komentarzu.